co? Fajne wiatraki. Tea good? Tea, no jeżeli jest zdrowa tea, to tak, jak nie ma cukru. Bardzo fajne miejsce, uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest bardzo fajny wiaterek, wienie, jest tak gorąco, ekstra. Mamy tutaj wodę, w razie czego, jak Milany będzie chciał pić. A przed nami mamy fajny budynek. O, tak on się prezentuje. Ładnie wygląda, jest czerwony, śliczny po prostu. A my będziemy wchodzić do środka, żeby wziąć nasze pojemniki. A wejście jest tutaj, kochanie, chodź. Z tej strony, no. Tak, tu wchodzimy. Otwarte jest do której? Do godziny 8, także fajnie, naprawdę. Chodź, że jakieś teraz zamknięte, nie wiedziałam nawet. Dziękujemy. Hi. Hi. Tutaj właśnie mamy pojemniki, które sobie wybieramy. Przyjeźdźmy sobie dwa. Jeden do malin, drugi do borówek. Zapomnimy w ogóle o naszym piciu. Oni coś tam już sobie szukają. Chodźcie, kochani, idziemy. O, oh, we're gonna get this later, after we pick up all the fruits, ok? Put it back. Później po prostu weźmiemy. A tutaj sprzedają też pietruszkę, koperek, rumianek, tymianek. Wszystko, buraczki nawet są takie maluśkie, ale są. A tutaj jest taki bardzo fajny sklepik z różnymi rzeczami, które można kupić na prezent i nie tylko. Mamy tutaj świnkę. Fajne dekoracje. Tam coś też ściaczki zobaczyły, a ja tutaj widzę fajny pojemnik na apple pie. Podoba mi się. No, fajnie, fajnie. Karmnik do ptaszków. I nie tylko. O, kurwa. To dużo rzeczy z Biz. O, stickerbook. Mieliśmy coś takiego podobnego, nie? Mamy fajny wózeczek i będziemy ciągnąć Midlanka. Dobrze, że nie jesteś taki mocno ciężki. Trzymaj się, bo spadnie. Idziemy. Po co? Niestety nie ma już truskawek. Będziemy tęsknić za truskawkami świeżymi. I idziemy teraz po jagodę. O, Milanek. Zobaczcie, jak Milanek sobie biega tam po całej farmie. Przydałaby mu się taka farma. Julianek, jakbyśmy mieli taką farmę, to byście tak biegali? Byś tak biegał? No. Milankowi się podoba bardzo. Ale jesteś szybki! Dawaj, dawaj, dawaj! Wow! You're so cool! Czaszku tak się wchodzi, to jest fajnie, bo siatka jest założona, żeby po prostu nie jadły tutaj różne zwierzęta. Nie wpadały ptaki, bo to najbardziej chodzi też o ptaszki, prawda? Jeden mamy. Takie duże. Teraz spróbuję jeden. Ale dobra. O matko, jakie dobre. Próbuj, to dobre. Is this ready? Yes, ready. It's blue. No i? I co? Pychań, tak? Tak, bierzemy cały kubeczek. Przyniósł tutaj. Takie duże to łatwo się zbiera, nie? Co, Milanek, znalazłeś jeszcze? Jak dużo. Wow! Ale ekstra.
też będę zbierać, pomogę im trochę. Mamy naprawdę przepiękne te, przeduże takie borówki amerykańskie, ale bardzo słodkie, wiecie? Zbierałam. Wow, jedna mi spadła niestety, ale jeszcze mamy dużo do zebrania. O matko, jak tutaj jest dużo tych. Wow! Nie no, super miejsce mamy tutaj. Dużo do zbierania. Z Milankiem tutaj zbieram na razie. Milanek, zobacz, jeszcze mam tutaj. Look. Proszę. Proszę. All of the birds. Tak, udało nam się wszystkie uwolnić ptaszki, bo tutaj były. A tu jest siatka, tak? Ale jestem ekstra. Zobaczcie, ile tutaj jest jagódek. Tutaj są też drzewa brzoskwiniowe. Rosną na razie brzoskwinki. Tutaj możecie zauważyć. Jaka ładna. A tam dalej chyba jeszcze inne drzewa są, co? Chyba tak. Tutaj też brzoskwinie. Tak wyglądają przynajmniej. A tam chyba jabłuszka są. A tutaj mamy jabłuszka. Drzewko z jabłuszkami. O, wow. I takie chyba zielone może będą jabłuszka. Chyba tak. Mamy jeżyny, malinki. Rosną tutaj, można zauważyć. Trochę tego jest. O, Julianek mówi, nie bierz i sam się ukuł. Co? Trzeba to zdjąć? Pokaż. Au! O, proszę bardzo. Próbuj. Właśnie. Muszę wam powiedzieć, że mało tych malin jest. Zbieram i zebrać nie mogę. Tyle mam jak na razie. Zobaczcie, może 1/3 kubeczka, może trochę więcej. I naprawdę wybór już jest mały. Końcówka właśnie tych owoców. No, nie poddaję się, prawda? Pracuję dalej. O, małe robaczki są. Trzeba uważać też. No i proszę bardzo, mamy tutaj malinki, mamy te jagódki. Zabieramy do domu. Idziemy. Tak, vanilla. Już pan robi vanilla ice cream. Wszystkie pani będą na kofi, wszystkie one zjadą. Ty też? Też wszystkie zjadą. Lody, lody, na ochłody. Dobra? Smakują ci? Zimne, co? A, ale dobra. Waniliowe. Milanka ulubiona lody. Smacznego, kochanie. A my nie jemy lodów. Ja nie mogę oczywiście, bo jestem na takiej fajnej, no w sumie to nie dieta, tylko takie zdrowe odżywianie. I przez 21 dni nie mogę takich właśnie jeść rzeczy, które nie są naturalne. I mają cukier. O, właśnie, cukrowy zawiera cukier, to nie mogę. No, ale Julianek też nie chce, nie to, że nie może, tylko nie chce i ma gumę, taka duża guma. Próbuje nauczyć się robić balony. Did you say? Asa, don't do the video when I'm doing this. I want to. You want to? What do you want to say? Why are you taking a picture? Because I want. Yes, it's beautiful. Już idziemy do domu. Chciałam tylko pokazać jeszcze, że wzięliśmy donaty sobie z czekoladą i chocolate frosting i honey frosted. Idziemy do domku. Tutaj znalazł dla siebie idealne siedzenie. Powiedział, że są siedzenie dla Kinga. Peace with you. Co będzie na kolację, to będą takie frytki z cukinii. Mamy tutaj dwie cukinie, tutaj mamy jajeczko prosto od szczęśliwej kurki. Dodałam tylko sól i tą moją ulubioną przyprawę, Dash Original. Tu mam też mąkę, ale ona jest z almond, czyli z tych orzechów. I tak, pokroję to na paseczki, po prostu będę tutaj zamaczać w jajku i potem w tym i włożę do piekarnika na 425 stopni Fahrenheita na pół godzinki gdzieś.
tutaj podsmażam warzywko i później jeszcze dołożę grillowany kurczaczek, a właśnie tutaj będzie następne obie. Hej, hej kochani, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj przyjechałam na farmę, która się znajduje w Farmington, Connecticut, Sub Farm, chyba tak się nazywa, nigdy tutaj nie byłam, ale przyjechałam specjalnie, żeby zobaczyć, co tutaj fajnego jest i kupić. Mam nadzieję, że jajka są świeże od kurek, zobaczymy. I tak, zabieram Was ze sobą. Fajnie, bo tutaj jest tak naturalnie, czuję się jak na wsi, jest tak przyjemnie, sielsko, spokojnie, a ja takie klimaty uwielbiam, tak jak wiecie. Także idziemy, może zamknę okno, pójdziemy sobie razem. W ogóle piękna okolica tutaj jest, cudowna, tutaj się czuję bardzo dobrze. Takie miejsce mi się przydało dla siebie. Jakieś kremy tutaj są. A jajka, sery widzę, ale jajka. O, są jajka, free range bierzemy oczywiście. Zobaczcie, jak fajnie, sielsko, miło, elegancko. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze tylko jak ja na nią mówię dziewczynka albo malinka. Nie mogę jakoś Rosie. Nie wiem czemu. Ja też musiałam się przyzwyczaić. No. A różka została. Różka mówi się na nią? Od kogo? Tak. To 9 miesięcy to ona będzie miała co w maju na drugi rok? Yeah, April, May on next year. She didn't have 9 months. Cały outfit. What's that? You say hello to the baby? Rosie. Już? Hello, you have a visitor. You want to sit over there? No, matko, co tu się wylało? Hold the head. Or maybe on the hands. Like put your hand down. There you go. Where's the other hand? Poczekaj, że trzeba wyłączyć to. Oh my god, my son! Provincetown, my favorite shirt. Się jeszcze nie skończyło, dobrze. Nam się jeszcze nie skończyło, tak. On jeszcze sika w nocy. At night? Mhm. 5 lat. Right? I co, Milanek, podoba Ci się? Chcesz pewnie stopy jeszcze zobaczyć, co? Odew listowki. Odew, on tak. Mhm. I love it. Can you look at you? Gdzie są peppers? Jeszcze chciałam, żeby dołożyli peppers, oni je dołożyli. Wiesz sobie też. Nie chcesz? Nie chcesz? Nie.